pan Andrzej Benedykciński, który w tej chwili jest na prowadzeniu, utrzyma to, czy pan Stanisław Janik będzie jednak nie do pobicia, jak to było w pierwszym nawrocie? Zaprzęg prowadzony przez pana Stanisława Janika w asyście pana Piotra Mądzielskiego z Jeździeckiego Klubu Sportowego Rywal Grudziądz. Jeszcze chwila koncentracji. Jedynka została włączona. Szybko przełączamy biegi wyżej. I proszę państwa, ostatni zaprzęg. Za chwilę będzie wszystko jasne. I ruszyli. Cóż za tempo. Przez ten kurz nic nie widać. Niesamowite, proszę państwa. W jakim tempie pan Stanisław przeprowadza zaprzęg przez kolejne przeszkody? I dalej ostro dopingujemy. Naprawdę jest na co popatrzeć. Nie leży szybko, płynnie, to na razie do tej pory bezbłędnie. I błąd na przeszkodzie numer 8. I pomagamy panu Stanisławowi. Niech trochę adrenalinka ukoni się, obudzi i będą szybciej biegły. Proszę państwa, prędkość ponadźwiękowa. Proszę państwa, międzyczas bardzo dobry jak do tej pory. Zresztą już na oku widać, że szybką jazdę i precyzyjną w wykonaniu pana Stanisława Janika i pana Piotra Mądzielewskiego. No, dużo nie brakowało, żeby tutaj popełnił błąd pan Stanisław. No i za chwilę, proszę państwa, jeszcze trzy przeszkody do końca. Będziemy się trzepać. I poszli. Poniżej 3 minut czas przejazdu rzeczywisty. Wielkie brawa. Łącznie 2 minuty i 56 sekund. To wynik Stanisława Janika. Przy współpracy pana Piotra Mądzielewskiego. Wielkie brawa.